Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Zapraszam dzisiaj na test i recenzję jednego z najnowszych headsetów od Geniusa. Jest to model HSG450. Niewielkie, całkiem lekkie słuchaweczki podłączane przez USB, a więc mające swój własny układ dźwiękowy, posiadające całkiem fajny odłączany mikrofon i grające całkiem przyzwoicie. Przy okazji kosztujące niewiele, bo ich cena zaczyna się od 80 zł. Za tyle je znalazłem. Na początek zrobimy sobie standardowo test dźwięku, na który was serdecznie zapraszam. Ok, moi drodzy, słuchawki są już gotowe, mikrofon jest wyregulowany, tak więc myślę, że możemy rozpoczynać nagrywanie. W tej chwili mój głos idzie jeszcze do was z kamery, ale już uruchamiam nagrywanie. I od tego momentu mój głos dociera do was poprzez ten odłączany mikrofon headsetu Geniusa HSG450, kosztującego niewielkie pieniądze. Więcej szczegółów będzie w dalszej części recenzji, ale mogę wam powiedzieć, że za tą cenę jest to całkiem przyzwoity sprzęt. Może troszeczkę mógłbym się przyczepić co do wygody, ponieważ przy dłuższym noszeniu potrafi troszeczkę cisnąć uszy, ale o tym również będzie w dalszej części. Natomiast biorąc pod uwagę wszystkie plusy i minusy, jest to zdecydowanie opłacany sprzęt za tą kasę. No ale jak na razie zapraszam was do obejrzenia dalszej szczegółowej części recenzji, a na koniec będzie podsumowanie i też podsumowanie odsłuchu w różnych gatunkach muzyki oraz w grach. No dobrze, kontynuujemy z recenzją. W dalszej części będziecie mogli zobaczyć jeszcze sterowniki tych słuchawek, jak działa ten cały panel sterowania oraz też dokładne wrażenia, jeśli chodzi o słuchanie muzyki i o gry. Będzie sekcja audio, która jest w moich recenzjach od pewnego czasu, tam będziecie mogli sobie dokładnie poczytać o tym. Natomiast to do takich podstaw. Słuchawki te mają 40 mm przetworniki, zakres przenoszenia standardowy, bo od 20 Hz do 20 kHz. Impedancja to 32 ohmy, a czułość około 102 dB. Posiadają 2-metrowy kabel i oczywiście na końcu wtyk USB. Tutaj mamy też takiego pilocika. Jest o tyle ciekawy, że nie mamy pokrętła potencjometru, lecz taki przycisk głośniej i ciszej. Można go albo trzymać, albo sobie klikać. Mamy też wyłącznik mikrofonu, to zobaczycie sobie za chwilkę. Mamy klips, żeby nie czuć tego dość lekkiego i tak pilocika, ponieważ jest w środku tylko układ dźwiękowy. I teraz tak, moi drodzy, co do wagi. Bez kabla, ale za to z mikrofonem ważą 183 gramy. Natomiast z całym kablem około 230. Natomiast jak mówię, możemy sobie odciążyć ten kabel poprzez przypięcie gdzieś tego klipsa. Teraz, moi drodzy, je sobie podłączymy. I zobaczcie, co nam się dzieje. Pilocik świeci. Czerwony kolor, wyłączony mikrofon. Niebieski mikrofon działa. Regulacja głośności działa dość cicho, tutaj nie mogę się przyczepić. Sam ten pilot jest, myślę, że ok. Natomiast zobaczcie jeszcze to. Bardzo fajnie te słuchaweczki nam świecą w ciemnościach. W tym modelu nie mamy akurat żadnego pulsowania w rytm basu czy czegoś takiego. Natomiast to podświetlenie to jest fajna ozdoba tych słuchawek, przynajmniej moim zdaniem. Wygląda to naprawdę ładnie. Jeszcze na chwilkę je sobie zdejmiemy i dokładnie się im przyjrzymy. Powiedziałem wam już o wadze. Jest taka przeciętna, nawet bym powiedział, że pod względem wagi jest naprawdę dobrze, ponieważ są lekkie. Pałąk górny mamy, no powiedzmy, taki sobie, ponieważ nie można go wyginać na wszystkie strony bez problemu. Jest raczej sztywny. Natomiast ten plastik jest dość gruby. Od spodu mamy dość miękką poduchę. Jest tutaj sporo wypełnienia. Obszyte jest to całkiem ładnie. Po bokach elementy, które mają udawać taką stal. Jest to oczywiście plastik. Prowadnice plastikowe, na dodatek błyszczące. Maksymalnie rozciągają się tak, czyli bez przesady, a wystarczająco. Co do prowadnic, to wydają się być dobrze osadzone, natomiast jest to plastik, więc niestety można to złamać. Dla chcącego nic trudnego. Ruchomość nauszników,
taki zakres. Co ciekawe, same te nauszniki też tutaj się swobodnie kręcą. Nie wiem, czy to ma czemu służyć. Jeden się kręci opornie, drugi leciutko. Może po prostu jest to taka niedoróbka fabryczna. Tą część już widzieliście, jest to taki błyszczący plastik z podświetleniem. Mimo wszystko wygląda to całkiem fajnie i elegancko i aż tak się nie brudzi. Tutaj mamy wejście na mikrofon. Mikrofon słyszeliście w akcji, jest naprawdę bardzo dobry. Kabelek zakotwiczony jest w słuchawce, myślę, że całkiem nieźle. Ciężko by to było popsuć. No i same muszle tych nauszników, 40 mm przetworniki w środku, jest tu jeszcze gąbeczka, czyli mamy układ zamknięty. Jeśli chodzi o te poduchy, tak jak mówiłem, w rozpakowaniu są dość miękkie, jest tego tak średnio dużo, ale komfort jest. Słuchawki nie wywołują za dużego nacisku, jeśli chodzi o oparcie od boków. Zakrywają prawie całe uszy, natomiast część ucha w moim przypadku była uciskana, natomiast nie powodowało to jakiegoś wielkiego dyskomfortu. Tak więc to by było na tyle, jeśli chodzi o parametry techniczne oraz jakość wykonania. Moim zdaniem jak za tą kasę jest naprawdę fajnie. Teraz zobaczycie sobie oprogramowanie oraz wspomniane wrażenia z testów dźwięku. Rzućmy teraz okiem na oprogramowanie tych słuchawek. Przede wszystkim dostępny mamy Equalizer, gdzie mamy dostępnych 5 ustawień do konkretnych gatunków muzyki. Następnie mamy 4 rodzaje efektów specjalnych. W kolejnej zakładce możemy zwiększyć czułość mikrofonu, a teraz posłuchajcie testu Surround. W opcjach wirtualnego 7.1 możemy ręcznie ustawić pozycję wszystkich głośników, zwiększyć lub zmniejszyć odległość, z której słyszymy dźwięk i skalibrować poszczególne ustawienia. Panel sterowania jest dość prosty w obsłudze i przyjemnie się go używa. Moi drodzy, podsumujmy testy nowego headsetu od Geniusa HSG450. Powiem Wam, że za cenę od 80 zł model naprawdę udany. Słuchawki są lekkie, w miarę wygodne, nie są przebajerowane, ale mają też podświetlenie, mają bardzo dobry mikrofon, własny układ dźwiękowy, podłączane są na USB, a do zarządzania wszystkim służy całkiem przejrzysty i funkcjonalny panel sterowania. Dlatego myślę, że w tej cenie jak najbardziej fajne słuchawki 7.1 dla graczy. Ze swojej strony mogę spokojnie polecić, jeśli nie chcecie przepłacać, wydawać 200-300 zł, a chcecie mieć w miarę wygodne, w miarę porządnie wykonane słuchawki, no przy okazji nieźle grające, to te słuchaweczki będą na pewno ciekawym wyborem. Dziękuję Wam dzisiaj za obejrzenie tej recenzji. Zapraszam także do innych filmów, do playlist. Pozdrawiam Was, cześć!